jego życie. I dlatego on się zamyka w jakiejś cudownym jakimś zjawisku. To jest człowiek, który właśnie w tej chwili już nie wie, wątpię, czy w ogóle coś takiego było, tak jak on. Czy to jest sprawa realna, czy to jest człowiek, który był, żył, miał kości, krew. Czy to jest po prostu coś, co się jakoś objawiło i czego już nie ma, co można tylko jeszcze na taśmie filmowej jakoś zobaczyć. Ty, Andrzej, w tym jest jakiś pomysł, wiesz? Wystarczy do tego, co mamy, dokręcić kilka scen o aktorze, który się do końca filmu nie ukaże na ekranie. I to może być coś dobrego, tym bardziej, że nikt tego nie próbował. No wiesz, no już kilku próbowało. Ale to w tej chwili jest chyba jedyne wyjście. Zrobić to długimi obiektywami, z nieostrym pierwszym planem, bez żadnych pastelowych kolorów. Skończ, Kostek. Taki jarmark i smutek po facecie, którego już nie ma. Ja w to wierzę. No nie wiem. Nie wiem, co robić, czego szukać. Masz tę torbę? Ja cię chciałem przeprosić, wiesz, ale... Chciałbym się wycofać. Ja się obiecałem ci, co prawda, że ci pomogę, czy przyniosę te jego rzeczy, ale coś mi się w tej chwili wydaje, że... No jest w tym coś niefajnego, że tutaj oglądać jego prywatne rzeczy, jakieś te materiały z Pronik. No w końcu nie jest najważniejsze, czy nakręcisz ten film, czy nie. No ale może jest w tym coś niesmacznego, ale no zrozum, ja szukam tych śladów po nim, żeby z tego wszystkiego coś skleić, jakieś pojęcie, kim on był w ogóle, z tego zrobić jakiś film. Jak chcesz robić film, to zrób film o nim z jego materiałów, z jego Kronik, z jego fragmentów filmu, gdzie film o nim, a nie... To nie jest to samo, właśnie chciałbym zrobić film... Bez niego oni... Jak możesz zrobić film bez niego? To będzie film o tobie, o tym, jak ty robisz film. W tym jest jakiś pomysł, musi być na ten sposób. On mówił o materiałach z Kronik. Materiały z Kronik to nie jest jeszcze film festiwalowy. Jak go widziałem ostatni raz na lotnisku, to... Powiedział, powiedz mu, że jeszcze za mną zatęskni. Słuchaj, to ty rozmawiałaś na tym cmentarzu? Aleś się zmieniła. Dawno już jesteś w Warszawie? Tydzień. Właśnie 9 dni. No i co masz zamiar robić? Idę do szkoły aktorskiej. No, dość fajnie nawet grałaś. A zdasz egzamin? Sam pan powiedział, że jestem dobra. Tak jest lepiej. Bobek, pomóż mi, no powiedz mi coś jeszcze, proszę cię, liczę na ciebie. Andrzej, ty nie czujesz, że ja się nie chcę do tego mieszać, no. Pozwolą panowie? Dziękuję. Chodź. Słuchaj, powiedz mi jeszcze coś o nim, jakiś szczegół, żebym miał się czego złapać. Oj, błagam cię, daj spokój, naprawdę nie wiem, nic, nie wiem. Wiem, stał tutaj, był. Rok temu patrzył tak na swoje paznokcie, błagał reżysera, mówi, pamiętasz to ujęcie, jak ja patrzę na te paznokcie, na brudne swoje paznokcie? Zostaw to w filmie, błagam cię, no. No ale to, że stał, to mało, jaki... Konkretny szczegół. Nie wiem, no tłumaczę ci, że nie wiem, stał tu, był, rozpłynął się, nie ma go! Wiesz, co ci powiem? Pakuj manatki i wracaj do domu. Skończ szkołę, a potem idź na biologię, tak będzie lepiej. Nigdy nie będziesz taka jak one. Na to, to trzeba siły. Popatrz, jakie one są. Pięknie ubrane, jakie mądre. I trochę smutne, bo za bardzo wszystko dobrze wiedzą. Pomyśl o tym. Ja chyba zostanę. Powiedzieli, że będę grała w tamtych filmach.
No i co myślisz o tym? No przecież znasz moje zdanie na ten temat. Chciałeś robić z nim film. Przecież trzeba być konsekwentnym. Nie można się tak dać łatwo skotłować. W końcu jakiś film należy mu się od nas wszystkich, nie? Andrzej. Słuchaj, przecież jest jeszcze ten jego scenariusz. Jaki scenariusz? No myślałam, że to znasz, on to wszystkim opowiadał. To miał być taki film o trzech pierwszych kobietach w życiu. Moja pierwsza miłość, moja pierwsza dziwka, moja pierwsza żona. Poczekaj, masz ten tekst? No, on tego nigdy nie napisał, przecież naprawdę opowiadał to wszystkim. No, na magnetofon to koledzy nagrali gdzieś, nie wiem. Kostek, znasz ten tekst? Widziałem, jak kiedyś opowiadał takiemu dyżurnemu, co taki, co wbija gwoździe ręką. Tak mały. On jest przy tym dużym filmie historycznym. Tam często lata helikopter i mógłbyś tam zaraz polecieć. Tak, tak. Jeżeli już musisz coś robić. Dziękuję ci. Andrzej, znasz moje zdanie na ten temat. Mamy długie obiektywy, mamy zoom. Jeżeli tylko odfotografujesz smutek faceta, którego nie ma, jeżeli to wszystko, co już mamy, włączyć do materiałów, to już jesteś dobry. Ale kolega radzi, zrób jak uważasz. Panie reżyserze, proszę nam powiedzieć, czy w związku z zaistniałą sytuacją, czy nadal będzie pan kręcił zdjęcia do tego filmu? No, z całą pewnością będziemy robić ten film. Jadę teraz na spotkanie, z którego, myślę, wyniknie jakiś pomysł. Proszę pana, niech pan nam powie, dlaczego po tylu latach wrócił pan znowu do tego samego bohatera? Dzielił pan z nim pierwszy wspólny sukces. Proszę pani, niedawno na lotnisku w Rzymie powiedział pod moim adresem: powiedzcie mu, że jeszcze za mną zatęskni. No, zatęskniłem. Dlaczego po pierwszym waszym wspólnym sukcesie nie angażował go pan przez tyle lat? Wie pani, to dosyć trudna odpowiedź, no. Rzeczywiście, to jest bardzo trudna odpowiedź. Proszę pana, wiemy, że pan nagrywał już jakieś zdjęcia do tego filmu. Co to były za zdjęcia? Robiliśmy scenę na dworcu, ostatnią scenę filmu, gdzie bohater wpada pod pociąg. Oczywiście był to zbieg okoliczności. No, oczywiście. Czy pan go zamierza wyzyskać w swoim filmie? Jeszcze nie wiem w ogóle, jaki kształt będzie miał ten film. Czy w ogóle ta postać będzie w tym filmie, czy może będzie to film o nim, bez niego. Film o nim, bez niego. Czy to jest w ogóle możliwe? Niech pani to wyłączy. Niemożliwe, proszę pani. Jak on tu pana wpuścił? Ma coś dla pana. W stresie pan nie wejdzie. Mówię, że ma coś dla pana. No zaczekaj pan. Tylko bez tańczenia. Tak, tak. Bez tańczenia. To jest trzecia, to jest mamusia. Bardzo proszę. Może koniecznie, albo wyjaśnię? Proszę, proszę. Dziękuję.